Witam serdecznie, nazywam się Damian Januszczak i reprezentuję dział handlowy GPT Polska. Zapraszam wszystkich na prezentację oferty PTM dotyczącą naczep niskopodwoziowych oraz przyczep. I dzisiaj chciałbym omówić na początek naszą markę FGM. Jest to włoski producent, którego jesteśmy dystrybutorem w Polsce. I rozpoczniemy od takiego krótkiego wstępu, prezentacji na temat firmy, a następnie przejdziemy do takiej kategorii naczep serii TT Line, która jest w ofercie FGM. Więc FGM jest to włoska marka z długoletnią tradycją. Działa już od ponad 60 lat. Nie tylko dystrybuuje swoje produkty na rynek włoski, ale także na wiele krajów europejskich oraz poza. Fabryka FGM zlokalizowana jest w centralnej części Włoch, w miejscowości Frosinone. Jest to firma rodzinna, zarządzana przez rodzinę. Właścicielem marki jest pan Manuel Marocia, który na co dzień pracuje nie tylko jako szef firmy, ale również też pomoc techniczna z zakresu doradztwa oraz też kontaktuje się bezpośrednio z dealerami, takimi między innymi jak my. Naczepy FGM to nie tylko standardowe modele, ale również też dopasowanie do potrzeb klienta, więc fabryka jest otwarta na wszelkiego typu modyfikacje, potrzeby dotyczące wyposażenia, konfiguracji naczep, dlatego niejednokrotnie konsultujemy wspólnie z fabryką, z klientem możliwości adaptacji produktu pod potrzeby transportowe. Całkowicie wewnętrzny proces produkcji. Marka FGM całość jakby swojej produkcji, czyli całą konstrukcję, montaż odbywa się wewnątrz firmy. Oznacza to, że nie sprowadza ona gotowych, prefabrykowanych elementów konstrukcji, tylko cała konstrukcja od podstaw jest stworzona w FGM-ie Frosinone, tak? Co przekłada się też na lepszą kontrolę jakości i finalną jakość produktu. Firma FGM współpracuje z renomowanymi dostawcami podzespołów do naczep ciężarowych, takich jak ASPOK, BPW, SAF, KNOR, WABCO. Dlatego też jakby jakość podzespołów używanych w tych naczepach jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I przejdziemy już tutaj do tej właśnie grupy naczep do przewozu ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych zwaną TT Line FGM. Jest tutaj kilka modeli, o których chciałbym powiedzieć. Pierwszym modelem, podstawowym modelem jest model FGM 19. Jest to jednoosiowa laweta służąca do transportu jednego ciągnika siodłowego lub też różnego typu pojazdów o długości do 9 metrów. Najważniejsze zalety modelu FGM 19 to nisko osadzona platforma, która w najniższym punkcie w zagłębieniu wynosi 20 cm liczone od ziemi. Dzięki czemu przewożone ładunki, mianowicie ciągniki siodłowe, nawet w wysokiej kabinie, nie przekraczają całkowitej dozwolonej wysokości 4 metrów. Jest to ogromna zaleta, bo tutaj transport odbywa się z zachowaniem wymogów dotyczących co do całkowitej wysokości. Okay. Ładowność naczepy FGM 19 jest to 16 ton 700 kg, czyli na tej naczepie możemy przewozić pojazdy o masie do 16 ton 700 kg, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem,
Sama masa własna naczepy to jest 5600 ton, więc też jest stosunkowo lekka. A dlaczego? Dlatego, że konstrukcja naczepy wykonana jest z wysokogatunkowej stali Substrange S700, która zapewnia nie tylko wysoką wytrzymałość, ale też dużą elastyczność. Naczepa jest bardzo prosta w obsłudze. Nie posiada tutaj żadnych ruchomych elementów hydraulicznych. Posiada w zestawie jedynie standardowe rampy ręczne, które wyciągane są z tyłu naczepy, z takich specjalnie przygotowanych kieszeni. Pokażę za chwilę na zdjęciach, jak to wygląda. Dodatkowo w standardzie posiada ona wyciągarkę elektryczną, która jest umieszczona na górnym pokładzie. Jest to wyciągarka elektryczna o uciągu 8 ton, więc jest naprawdę dosyć mocna i pozwala załadować nawet niesprawne pojazdy. Całość konstrukcji, tutaj mówimy o całej konstrukcji naczepy, jest ocynkowana na gorąco ocynkiem ogniowym, który zapewnia trwałość i wytrzymałość konstrukcji na duże lata, a także odporność na korozję. Jest to ocynk nakładany metodą zanurzeniową, czyli cała konstrukcja naczepy jest zanurzana w ocynku na gorąco. Jest to znacznie lepsza metoda cynkowania niż na przykład ocynk nanoszony metodą naprzyskową. Poza tym w modelu FGM19 jest możliwość wyboru wielu przydatnych opcji, między innymi zabudowa górnego pokładu poprzez burty aluminiowe, czy też montaż tylnej wyciągarki elektrycznej, która pozwala ściągać niesprawne pojazdy i jest taką dodatkową pomocą, jeżeli chodzi o holowanie pojazdu. Pokażę teraz kilka zdjęć przykładowych modelu FGM19 oraz rysunek techniczny obrazujący wymiary. Tutaj na początek otworzymy rysunek techniczny. Jak możemy zaobserwować na tym rysunku, pokład naczepy jest naprawdę nisko osadzony nad ziemią. Jest, jak wspominałem, 20 cm liczone od ziemi. Tu jest takie zagłębienie, w które dodatkowo koła ciągnika najeżdżają, co dodatkowo obniża tą całkowitą wysokość przewożonego ładunku. Jest też górny pokład, który ma ponad 3 metry długości. Jest opcja, żeby zamontować w tym miejscu dodatkowe ręczne rampy najazdowe i też wykorzystać poniekąd ten górny pokład do załadunku na przykład jakichś małych pojazdów typu bus albo elementów wyposażenia typu łyżka, koparki czy jakieś cięższe akcesoria samochodów ciężarowych. Przejdźmy teraz do zdjęć przykładowych naczepy modelu FGM19. Mamy tu kilka zdjęć przykładowych modelu FGM19. Jak widzimy, naczepa jest jednoosiowa. Tutaj z tyłu widać kieszenie, gdzie osadzone są rampy ręczne, które wyciągamy do załadunku pojazdów. Na środkowym pokładzie widać zagłębienia, o których wspominałem. Jest to najniższa część pokładu. Na górnym pokładzie standardowa wyciągarka elektryczna, a z tyłu, tutaj gdzie ta maskownica, jest możliwość zamontowania dodatkowej wyciągarki. O, tutaj jest dobre zdjęcie ukazujące rozłożone rampy najazdowe. Jak widzimy, aby wysunąć rampy, potrzebne jest zdemontowanie tylnej belki zderzaka z lampami. Jest to prosta czynność, ponieważ belka jest osadzona na pojedynczym profilu, wsuwana tutaj w ten otwór. Natomiast elektryka świateł jest połączona poprzez gniazdo tutaj, które wychodzi na tyle naczepy. Tutaj mamy ukazane zdjęcie podczas załadunku ciągnika siodłowego.
Tak wygląda już tutaj pojazd po załadowaniu. Jak widzimy, przód pojazdu delikatnie nurkuje w dół. Dzięki temu schodzi dodatkowo z całkowitej wysokości. Model na czeperiem 19 jest wybierany chętnie przez firmy, które świadczą pomoc drogową, ale nie tylko, bo również korzystają z niego firmy transportowe, które posiadają dużą flotę pojazdów i korzystają z tego typu naczep na wypadek awarii swojego taboru. Ściągają na przykład popsute ciągniki na lawecie do Polski lub wysyłają ciągnik zastępczy na podmiankę, redukując tym sposobem koszty związane z naprawą, przykładowo w krajach typu Francja, Belgia, gdzie stawki oczywiście są naprawdę dużo wyższe. Tutaj widzimy, na górnym pokładzie są zamontowane burty boczne aluminiowe, o których wspominałem. Jest to przydatna opcja, gdy potrzebujemy przewozić wraz z naczepą akcesoria typu podkłady, pasy, łańcuchy. Możemy spokojnie wtedy sobie tutaj załadować w tą skrzynię i nic się nie zgubi. Ok, jak widzimy, tutaj różnego typu pojazdy ciężarowe, nie tylko ciągniki siodłowe, ale też mniejsze pojazdy ciężarowe typu solo, czy też hakowce, podwozia do zabudowy, spokojnie można załadować. Tutaj widzimy, że z tyłu zderzak ma możliwość wysunięcia o dodatkowe 1,40 m poza obrys tutaj tyłu naczepy, co jakby zwiększa możliwość załadunku dłuższego pojazdu, tak żeby nam tutaj ten obrys naczepy powiększyć. No, tutaj nawet widzimy, na chwilę się przełączy zdjęcie, będzie koparka załadowana, nawet niewielkiej masy pojazdy tego typu można spokojnie załadować. Czy tutaj o hakowiec z kontenerem. Ciągnik rolniczy. Ok. Podsumowując, jest to model prosty w obsłudze, bo nie posiada tutaj żadnych elementów najazdów czy też akcesoriów wymagających hydrauliki z ciągnika siodłowego, ale zarazem bardzo użyteczna naczepa pozwalająca transportować różnego typu pojazdy, nie tylko ciągniki siodłowe. Jest to często wybierana przez klientów naczepa z naszej oferty. Przejdźmy dalej do następnego modelu z serii TT Line. Jest to model FGM26. Jest to naczepa dwuosiowa, służąca do transportu m.in. dwóch ciągników siodłowych lub pojazdów o długości do 12 metrów. Najważniejszymi zaletami modelu FGM26 jest nisko osadzona platforma załadunku oraz uniwersalne zastosowanie. Dlatego, że naczepa wyposażona jest z tyłu w najazdy hydrauliczne teleskopowe, które ułatwiają wjazd przewożonych pojazdów na obszar załadunku. Dodatkowo środkowa część pokładu naczepy posiada rampy, takie podesty, które pozwalają na swobodny wjazd
przewożonego samochodu na tą niższą strefę pokładu lub też nachylanie go podczas transportu, między innymi po to, żeby uzyskać niższą wysokość całkowitą. Standardowa wersja FGM26 umożliwia transport pojazdów o masie do 19 ton 200 kg. Tak wspominałem, jest to dwuosiowa naczepa. Jej masa własna to 9 ton 200 kg w podstawowej wersji, nie licząc tutaj opcji dodatkowych lub wersji rozszerzonych, które tutaj występują i o których będę opowiadał. Przechodząc do tych wersji rozszerzonych. Rozszerzoną wersją modelu FGM26 jest opcja z centralną platformą hydrauliczną. Jest to ruchomy podest, który pozwala unosić, nachylać przewożone pojazdy lub też tworzyć jednolity pokład wraz z górnym pokładem. Jest to bardzo przydatna opcja dla klientów, którzy wożą zróżnicowane ładunki, nie tylko pojazdy, ale też ciężkie, długie ładunki, jakieś konstrukcje. Również jest to bardzo często wybierana opcja wśród naszych klientów. Za chwilę przejdę tutaj do zdjęć, to pokażę jeszcze na zdjęciach, jak dokładnie wygląda ta wersja z platformą hydrauliczną. I tutaj również, jak w przypadku FGM19, całość konstrukcji jest pokryta ocynkiem nanoszonym na gorąco. Na przednim, tym górnym pokładzie jest w standardzie wyciągarka hydrauliczna, tym razem hydrauliczna, która wymaga zasilania poprzez hydraulikę ściągnika siodłowego bądź też z elektropompy hydraulicznej, którą możemy zamówić w opcji dodatkowej i zamontować na pokładzie górnym. I kolejną wersją modelu FGM26 jest wersja z teleskopowo rozciąganą ramą. Jest to teleskop, rama montowany tutaj w dolnym obszarze załadunku, który pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń ładunkową o około 1,70 m więcej niż to w standardowej wersji. Pokażę to teraz na rysunkach technicznych, jak wygląda. Mamy tutaj rysunek techniczny obrazujący podstawową wersję modelu FGM26. Jak widzimy, również tutaj pokład jest osadzony bardzo nisko od ziemi. Posiada on dodatkowe zagłębienia tutaj w takim obszarze zaznaczone czerwono. Te zagłębienia możemy przykrywać takimi podestami, które są w standardzie dostarczane przez producenta. Więc jak potrzebujemy ich używać, no to podesty zdejmujemy. Jak potrzebujemy zakryć i stworzyć tutaj prostą przestrzeń, no to wtedy takie zakrycia wkładamy w te zagłębienia i mamy prosty pokład. Dodatkowo jest też para zagłębień między osiami. Możemy tutaj na przykład najechać kołami przewożonego pojazdu, co dodatkowo pozwoli nam zaoszczędzić na całkowitej wysokości. To jest, jak wspominałem, podstawowa wersja modelu FGM26. Teraz przejdźmy do opcji z ruchomym pokładem hydraulicznym. Okay, mamy. Jak widzimy, tutaj w centralnej części naczepy jest zainstalowana platforma unoszona poprzez siłowniki hydrauliczne. Naprawdę daje ona mnóstwo możliwości konfigurowania pokładu naczepy, co też stwarza wiele możliwości załadunku. Dodatkowo ta platforma jest wyposażona w zagłębienia, jedną parę zagłębień, więc również tutaj możemy miejscowo uzyskać niższy pokład poprzez wjazd w zagłębienie. I tutaj, jak wspominałem, do obsługi tego typu
akcesoriów hydraulicznych jest wymagana instalacja hydrauliczna w ciągniku siodłowym lub też zasilanie poprzez elektropompę hydrauliczną, która jest zainstalowana w naczepie. Wtedy jedynie używamy prądu z ciągnika. Przejdźmy tutaj do wersji z rysunku z pokładem teleskopowym. Jak widzimy, tak naprawdę na pierwszy rzut oka wygląda ta naczepa jak standardowa wersja. Natomiast w tym miejscu, gdzie pokazuję strzałką, jest teleskop w ramie, który umożliwia rozsunięcie ramy o dodatkowe 1,70 m z możliwością blokowania co pół metra. Czyli możemy zablokować ten teleskop co pół metra, dostosowując długość naczepy do swoich wymagań co do transportowanego ładunku. I tu mamy zdjęcia przykładowe modelu RGM26. Mamy na pierwszym zdjęciu widoczną platformę hydrauliczną, czyli ta opcja z platformą hydrauliczną. Tutaj widać pokrywy pod zagłębienia. Możemy te pokrywy zdemontować i mamy tutaj dodatkową parę zagłębień. Widok na wyciągarkę na górnym pokładzie. Tu jest zdjęcie ukazujące rampy z tyłu, które są wysuwane teleskopowo. Są to podwójne rampy. Możemy je również nachylać tutaj i zmieniać ich kąt. To zdjęcie świetnie ukazuje możliwość platformy, właśnie dostosowania pokładu do wymagań przewożonego ładunku. Uzyskujemy tym sposobem długi, łagodny pokład pozwalający przewozić na przykład jakiś dłuższy pojazd typu mały autobus albo nawet naczepa. Tutaj mamy zdjęcie modelu RGM26 w podstawowej wersji. Tutaj widać doskonale te środkowe rampy, które dodatkowo pozwalają nachylać przewożone pojazdy, ale też ułatwiają wjazd tutaj na tę niższą część pokładu. Jak widzimy, całość konstrukcji jest ocynkowana. Nakierowane są jedynie boki naczepy, pod którymi również jest ocynk. Tutaj jeszcze standardowa wersja. Jeszcze szukam zdjęcia. O, tutaj widać rampy z tyłu, właśnie te podwójne hydrauliczne. Jeszcze chciałbym pokazać, jak wygląda, o właśnie, wersja z ramą rozciąganą. Tutaj widzimy teleskop właśnie w ramie, rozsunięcie o wymaganą długość. Dzięki temu udaje się załadować dłuższy pojazd lub nawet dwa pojazdy. Okej. Dobrze.
Teraz następnym modelem, który będziemy omawiali, jest model FGM28. Jest to również dwuosiowa naczepa, natomiast w wersji podstawowej posiada ona już teleskop w ramie, który pozwala rozsunąć naczepę o dodatkowe 3 metry. Posiada również modułowe platformy, podesty hydrauliczne tutaj w środkowym części naczepy, które pozwalają unosić, nachylać przewożone pojazdy. I tutaj model FGM28 pozwala załadować pojazdy o masie maksymalnej do 22,5 tony. Ta ładowność jest oczywiście techniczną ładownością i dozwolona jest tylko przy użyciu 3-osiowego ciągnika. Przy 2-osiowym ciągniku ta ładowność jest mniejsza o 6 ton. Zaletą modelu FGM28 jest możliwość transportu różnych pojazdów ciężarowych, przede wszystkim długich i posiadających nisko osadzone podwozie. Dlatego, że tutaj ta hydrauliczna platforma pozwala nam uzyskać jednolity, łagodny pokład prawie na całej długości naczepy. Dzięki temu jedziemy na przykład autobusem, spokojnie ten autobus przewieziemy. Przejdźmy do rysunku technicznego modelu FGM28. Tutaj na rysunku widać dobrze tą właśnie platformę hydrauliczną umieszczoną na środku naczepy, jak i też informacje o dodatkowej możliwości rozciągnięcia ramy o 3 metry. Całość konstrukcji modelu FGM28, również jak w poprzednikach FGM26 i 19, jest pokryta ocynkiem na gorąco. Tutaj kilka zdjęć przykładowych modelu FGM28. Tutaj widzimy już delikatnie rama jest rozciągnięta. Na tym zdjęciu widać te platformy hydrauliczne. One są niezależne. Mogą się unosić z przodu, z tyłu, czy też równocześnie na tym samym poziomie. Tył naczepy wygląda identycznie jak poprzednik FGM26. Również ma teleskopowe rampy najazdowe. Widzimy rozciągniętą konstrukcję, a tu jest po złożeniu naczepa. Tak wygląda w wersji nierozciągniętej, złożonej. Tutaj warto wspomnieć o opcji widocznej na zdjęciu. Są to dodatkowe rampy, tak zwane nożycowe, które montuje się na górnym pokładzie. Umożliwiają one dodatkowe wykorzystanie tej górnej przestrzeni ładunkowej. Możemy tutaj najechać mniejszym pojazdem, unieść go za pomocą tych ramp, ponieważ są one teleskopowe, są wysuwane, więc nawet jakiegoś busa czy niewielki pojazd możemy tam załadować. Standardowo jedna para zagłębień, jeżeli chodzi o platformę. Para zagłębień między osiami. Z opcji dodatkowych, tutaj też widać na tym zdjęciu dobrze, jest możliwość poszerzenia naczepy poprzez wysunięcie
takich wsporników ocynkowanych. Na to zakładane są drewniane podkłady. Dzięki temu uzyskujemy szerokość całkowitą naczepy do 3 metrów. Z tyłu również wysuwany zderzak z możliwością demontażu. Tu kilka zdjęć ukazujących możliwości, jakie oferuje nam model 28. Możemy załadować tutaj pojazd, nawet ciągnik z zaczepą. Jest to bardzo podobna naczepa do modelu 26, też ma 2 osie, ale ma troszkę więcej tutaj tych funkcji hydraulicznych, więcej ramp, a zarazem oferuje więcej możliwości jakby dostosowania podkładu do przewożonego ładunku. Widzimy załadowaną całą naczepę. Ok, dobrze. Przejdźmy teraz do ostatniego modelu z serii TD Line FGM32. Model FGM32 jest to naczepa trzyosiowa, która umożliwia transport 3 ciągników siodłowych naraz, a nie tylko, bo też ciężkich i długich pojazdów ciężarowych typu właśnie autobus, również z nisko osadzonym podwoziem. Naczepa jest wyposażona w rampy hydrauliczne i platformy analogicznie jak w poprzednim modelu FGM28, z taką różnicą, że no tutaj są 3 osie i te możliwości oraz ładowność są dużo wyższe. I tutaj ładowność, którą oferuje nam model FGM32, to 23,5 tony. Przy masie własnej naczepy 12,5 tony. W standardzie naczepa posiada również górną tutaj wyciągarkę hydrauliczną, z tyłu rampy hydrauliczne najazdowe, jak i te platformy tutaj na środku. Jest wyposażona również w 2 pary, tym razem zagłębień. Pomiędzy każdą osią jest para zagłębień z pokrywami, które możemy demontować na potrzeby, jeżeli chcemy tam zaniżyć przewożony ładunek. Jak i również rama jest teleskopowa o wysuwie do 3 metrów. Pokażę teraz rysunek techniczny modelu FGM32. Okay. Jak widzimy, rysunek, pokład również bardzo nisko osadzony, dodatkowy teleskop w ramie pozwalający rozsunąć konstrukcję o dodatkowe 3 metry. Pokażę teraz kilka przykładowych zdjęć modelu FGM32. Tutaj również z tyłu zderzak jest demontowany. Pozwala wysunąć się na dodatkowe 1,60 m, zwiększając jakby obrys naczepy.
Z opcji dodatkowych możemy wyposażyć naczepę w boczne tablice sygnalizacyjne, które umożliwiają wysunięcie na boki i zwiększenie obrysu do 3 metrów. Tutaj są zdjęcia ukazujące załadowane pojazdy, są to autobusy. Jak widzimy, są to autobusy niskopodwoziowe, które są bardzo wymagające dla transportu ze względu na bardzo nisko osadzone podwozie. Jest szereg opcji dodatkowych, między innymi ściana przednia, gdzie możemy zamontować dodatkowe skrzynki narzędziowe czy też koło zapasowe naczepy. Tutaj widzimy, w jakim zakresie te platformy hydrauliczne na środku naczepy mogą się unosić. Tak naprawdę mogą się zrównać tutaj z górnym pokładem i tworzyć jednolity, długi pokład, odpowiedni do załadunku długich pojazdów. Tutaj mamy zdjęcie, gdzie jest transportowany autobus przegłowowy, który jest bardzo długi, nisko osadzony na podwoziu. Tutaj jest zdjęcie, gdzie są na raz transportowane 3 ciągniki siodłowe. Jak widzimy tutaj, przy użyciu opcji dodatkowej, którą są te górne rampy nożycowe, pozwalają na załadowanie pojazdu na tą górną część pokładu i pod rampy wjechanie kolejnym pojazdem. Dzięki temu maksymalnie wykorzystujemy tą przestrzeń ładunkową, którą oferuje naczepa. Naczepa FGM32 to już jest zaawansowany model, który oferuje wiele możliwości transportowych. Tak jak wspominałem, nawet ciężkie pojazdy mogą być transportowane, dlatego że naczepa jest trzyosiowa i oferuje nam dosyć dobrą ładowność. Dodatkowo ten teleskop w ramie pozwalający rozsunąć naczepę o dodatkowe 3 metry. Uzyskujemy wtedy długi pokład i nawet przy długich pojazdach jest to wystarczająca ilość miejsca, aby swobodnie przewozić pojazdy. O, tutaj jest dobre zdjęcie ramp z tyłu w podwójnym wysunięciu. Jak widzimy, uzyskujemy tutaj bardzo łagodny kąt najazdu. Tutaj mamy wysunięte te rampy nożycowe na górnym pokładzie. Okej. I tutaj na temat serii TT Line na dzisiaj będzie wszystko. Podsumowując, seria TT Line służy głównie do przewozu ciągników siodłowych, ale również też wszelkiego typu pojazdów ciężarowych czy też naczep. I tutaj mamy do wyboru modele jednoosiowe FGM19, dwuosiowe, jest to FGM26, FGM28, czy też trzyosiowy model FGM32, który służy już tutaj do transportu cięższych pojazdów, długich. Jest to bardzo uniwersalna naczepa. Klienci chętnie z niej korzystają. Naczepy są w konstrukcji ostynkowane na gorąco, co zapewnia
odporność na korozję i użytkowanie naczepy przez wiele lat bez żadnych problemów. I na koniec przejdziemy do krótkiej prezentacji przyczep niskopodwoziowych produkcji PTM. W ofercie naszej firmy posiadamy przyczepy niskopodwoziowe typu tandem, centralnoosiowe, model PT18. PTM Polska jest to firma z 12-letnim doświadczeniem na rynku tutaj naszym polskim, ale również też innych krajów europejskich. Działamy w sprzedaży nowych i używanych pojazdów, oferujemy również części zamienne, serwis, a także posiadamy własny dział technologii i rozwiązań dla przemysłu. Od 2018 roku w naszej ofercie można znaleźć przyczepy naszej produkcji PTM, modele PTM18, ale również też przyczepy do przewozu kontenerów rolkowych, model PK18. Tutaj skupimy się na tym modelu PT18. Model PT18 jest to przyczepa niskopodwoziowa służąca do przewozu dużych, ciężkich ładunków, takich jak maszyny budowlane. Jest to solidna konstrukcja oparta na zawieszeniu pneumatycznym z możliwością regulacji wysokości sprzęgu, co pozwala na wszechstronne wykorzystanie pojazdu. Z takich tutaj elementów. Okay. Mieliśmy chwilowe problemy techniczne, ale już myślę, że wróciliśmy z połączeniem. I tu wracając do naszej prezentacji, przedstawię jakby budowę naszego modelu PT18 i jej podstawowe wyposażenie. Czyli konstrukcja przyczepy jest wykonana wysokogatunkowej stali konstrukcyjnej o połączeniach schowanych. Na górnym pokładzie zamontowane są burty aluminiowe, dzielone o wysokości 40 cm. Burty te możemy demontować, jak też również uchylać, co umożliwia boczny załadunek. Na platformie załadunkowej przyczepy jest 5 par uchwytów ładunkowych, które służą do zabezpieczania przewożonego ładunku. Przyczepy są lakierowane dwuskładnikowym lakierem akrylowym. Mamy tutaj do wyboru pełną paletę RAL, czyli na życzenie klienta produkujemy przyczepę w danym kolorze. I tutaj z takich podstawowych parametrów przyczepy. DMC naczepy przyczepy to jest 18 ton. Długość platformy załadunku jest to w granicach 6 metrów. Masa własna przyczepy tutaj jest w zależności od wyposażenia, ponieważ oferujemy różne opcje wyposażenia dodatkowego. Podstawowa wersja przyczepy jest to waga w granicach 4 ton 100 kg. Przyczepa jest na osiach SAW, są to 9-tonowe osie. Ucho dyszla, tutaj zaczep mamy do wyboru wedle uznania klienta. Jest to 40 mm lub 50 mm. Burty aluminiowe na życzenie klienta możemy zrobić wyższe, niższe. Standardzie jest to 40 cm. Jeżeli chodzi o najazdy z tyłu przyczepy. Najazdy w podstawowej wersji są to pojedyncze najazdy, których składanie i rozkładanie jest wspomagane sprężyną. Jest opcja tutaj wyposażenia pokładu, jak i też najazdów w blachę ryflowaną. I tutaj wedle życzenia klienta możemy tą blachę ryflowaną pokryć całą przestrzeń ładunkową
lub też w obszarze najazdów. Czyli tutaj te pasy najazdowe, tam gdzie wjeżdżają pojazdy. Tu mamy zdjęcie, gdzie pokład jest wykonany z twardego drewna. Jest to bardzo przydatna opcja dla klientów, którzy chcą transportować pojazdy gąsienicowe. Na zdjęciu tutaj mamy wersję z podwójnymi najazdami. Również mamy taką w ofercie. Najazdy te są obsługiwane przez elektropompę hydrauliczną, czyli są rozkładane automatycznie za pomocą wajchy przycisku. I pokażę jeszcze rysunek techniczny modelu PT, żeby lepiej zobrazować wymiary, które oferuje nam przyczepa. Pokład jest dosyć nisko osadzony, bo do załadunku jest to około 930 mm liczone od ziemi. Przestrzeń ładunkowa tutaj na środku, na tym rzucie z góry widać, że jest to ponad 6 metrów pokładu szerokiego na 2,5 metra. Przejdźmy do zdjęć przykładowych modelu PT. Tu mamy przyczepę PT akurat w opcji, gdzie pokład zabudowany jest blachą ryfowaną. Jest to przyczepa bardzo powszechnie stosowana w transporcie małych maszyn budowlanych, czy też sprzętu rolniczego, jak i również innych towarów, które wymagają ładowności ponad 10 ton, bo tutaj jakby ta przyczepa oferuje nam możliwości załadunku towaru o masie do 13 ton, więc jest naprawdę sporo za tego typu przyczepę. Przyczepa jest wyposażona w podzespoły renomowanych dostawców typu SAF, WABCO, ASPOG, jeżeli chodzi o elektrykę. Tutaj mamy przykład wersji z podwójnym najazdem. Podwójne najazdy nam tutaj umożliwiają uzyskanie łagodnego kątu najazdu. Widzimy ten najazd po podwójnym rozłożeniu. Ok, z mojej strony to byłoby wszystko. Dziękuję za uwagę. Na dzisiaj kończymy i zapraszamy na kolejną edycję prezentacji oferty naszej firmy. Dziękujemy.